zewnątrz ciągle szaleje pandemia koronawirusa. My jesteśmy w domu, czytamy komiksy. Mam nadzieję, że wy również. Dzisiaj przygotowałem dla was kolejne tytuły. Ruszajmy. Myszard. Myszard to historia pana Myszarta, a właściwie całej rodziny Myszartów, którzy to mieszkają schowani w małej norce, w fortepianie, w środku, wewnątrz fortepiana wielkiego nadwornego pianisty cesarskiego. I tak się składa, że podczas jednej z wolnych chwil, kiedy tegoż pianisty nie ma w domu, nasz główny bohater, Myszard, biega sobie po klawiaturze. Biega sobie po klawiaturze i biegając, chcąc, nie chcąc, w ten sposób tworzy niesamowicie piękną muzykę. Ktoś to podsłuchuje, no i zawiązuje się akcja, ponieważ pan Myszard jest szantażowany i musi wystąpić, czy mu się to podoba, czy nie, przed cesarzem. Występuje przed tym cesarzem, jak ten występ wypadnie, dowiecie się czytając opublikowany przez Egmont album pod tytułem Myszard autorstwa Thierry'ego Jora i Gradimira Smoody. Smoody'ego myślę, że możecie kojarzyć z wcześniejszego jego albumu Vincent i Van Gogh. Tutaj jest to tak samo narysowane, już wam pokazuję kadry w środku. Czyli niesamowita, pełna ekspresji kreska, przeładowana po prostu kolorami, emocjami. No, powiem wam szczerze, że ten komiks się czyta dosłownie jak w galerii sztuki. Wygląda przeobłędnie, także jeżeli lubicie pięknie rysowane historie, a wiem, że lubicie, to absolutnie wam to bardzo polecam. Jednotomówka świetna, wydaje mi się, że trudno będzie znaleźć lepszy komiks za 34,99, mój absolutny faworyt, mocne 8,5 na 10. Drugi Jess Maynard, trylogia islandzka. W tym zebranym tomie opublikowanym przez Nonstop Comics mamy aż 3 oryginalne albumy, także jest, posłuchajcie, no prawie 150 stron komiksu. I jaki jest to komiks? Mamy znowu Jessa Maynarda, mamy znowu jego przyjaciela Theo, mamy kilku innych bohaterów drugoplanowych, którzy się już pojawili w tej historii, która miała miejsce, odbywała się tam w Barcelonie. Tym razem Jess dostaje zlecenie, którego nie przyjmuje, ale potem się okazuje, że przyjmuje. I razem ze swoim przyjacielem Theo muszą udać się na Islandię. Muszą udać się do mroźnej, skutej lodem Islandii akurat we wrześniu, więc może nie jest tak zimno. Natomiast jest to dla nich duży szok. Prześladuje ich także jeden sen, jeden koszmar, którego jak już tylko lądują na tej wyspie, nie mogą się pozbyć. No i będziecie mogli, czytając ten album, przekonać się, czy ten koszmar ma coś wspólnego z misją, którą mają do wykonania i jak ta misja się zakończy. To, co mogę wam powiedzieć, to jest to tak samo dobre, a może nawet lepsze niż pierwszy album. Bardzo dynamiczna historia, świetnie kadrowana, bardzo fajnie narysowana. Tu mam przygotowanych dla was kilka wybranych właśnie stron, które zrobiły na mnie największe wrażenie. To, co robi dwójka naszych artystów, Raul i Roger, rzeczywiście zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Nieczęsto trafiają mi się tak dynamiczne, tak pełne akcji, kipiące właściwie tą akcją komiksy europejskie. Także Jess Maynard na pewno jest dla tych, którzy lubią historie dynamiczne, sensacyjne, kryminalne, ale jeżeli szukacie jakiejś fajnej rozrywki, to wydaje mi się, że teraz też to jest bardzo dobry pomysł. Także Jess Maynard, mocne 7,5 na 10. Dzisiejszą trójkę zamyka Judasz. Komiks nieoczywisty, autorstwa Jakuba Rebelki, który powoli robi karierę w Stanach, i Jeffa Lovenessa. Jakuba Rebelkę kojarzycie z naszego rynku, na pewno opublikował kilka niezależnych historii w wydawnictwach, chyba w Ultimofa, z tego co pamiętam, albo w Kulturze Gniewu. Jeff Lovenes, z tego co tam o nim czytałem, jest to osoba, która troszeczkę pomagała przy scenariuszach do Ricka i Mortiego. W tej historii mamy inne spojrzenie na najsłynniejszego zdrajcę w historii dziejów, czyli na Judasza Iskariotę, tego, który wydał Jezusa Chrystusa za marne 12 srebrników żołnierzom rzymskim. Tutaj Judasz jest przedstawiony jako ofiara, tutaj Judasz jest przedstawiony jako taki cierpiętnik,
jako osoba, która musi odpowiadać za swoje poczynanie, które tak naprawdę nie jest jej poczynaniem. Wiem, że jest to bardzo pokrętne tłumaczenie, ale w Los Angeles, na zachodnim wybrzeżu, teraz mnóstwo pojawia się takich historii, które próbują od zupełnie innej strony spojrzeć na albo najwybitniejsze dzieła literatury, albo na jakieś takie mity, które znamy, no i zastanawiamy się, dlaczego akurat Judasz w tym przypadku ma być zły, może tak naprawdę on do końca zły nie był. Czy był zły, czy nie był zły, wydaje mi się, że Pismo Święte nie zostawia tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli chcecie przeczytać tę historię, która naprawdę Jakub Rewelka bardzo fajnie ją narysował i wygląda to rewelacyjnie, jeszcze pamiętam Jakuba Rewelkę z jego czarno-białej twórczości, teraz w kolorze no jest bardzo ciekawie. Nie chcę powiedzieć, że jest progres, bo wiem, że wielu z Was uwielbia jego czarno-białe komiksy, natomiast tutaj jest inaczej. Dla mnie Judasz jest historią przyzwoitą, jest historią, którą można przeczytać, natomiast mnie troszeczkę męczyło to podejście, aby pokazać go w zupełnie innym świetle, chwilami wręcz na siłę. No, podróżowanie wewnątrz piekła może być ciekawe, ale poza tym mam pewien niedosyt. Czytałem to, nie wiem, Kultura Gniewu 59,90. Kupcie, przeczytajcie, zobaczcie, co o tym myślicie. Moim zdaniem takie 6 na 10. Tyle na dziś. Zapraszam do następnego odcinka. Będzie już niebawem, a póki co subujcie, lajkujcie, komentujcie. Na wszystkie komentarze na pewno odpowiem. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia.